Szanowni Państwo, w tych dniach mija 79. rocznica likwidacji obozu w Litzmannstadt getto. Nie możemy dziś spotkać się przy tablicy pamiątkowej przed kuźnią Romów, by osobiście złożyć kwiaty i zapalić znicze. Ale pamiętamy i łączymy się w zadumie, myśląc o śmierci i cierpieniu więźniów tego obozu. Ponad 5 tysięcy Romów i Sinti nie przeżył nikt. Umierali w nieludzkich warunkach z wycieńczenia, głodu i chorób. W styczniu 1942 roku ci, którzy jeszcze żyli, zostali przez Niemców przewiezieni do obozu w Chełmie nad Nerem i tam Niemcy ich zamordowali. Jeszcze raz powiem, pamiętamy, będziemy pamiętać i tę pamięć przekażemy następnym pokoleniom. Nie pozwolimy światu zapomnieć, do czego prowadzi nienawiść. Cześć i chwała więźniom obozu.